Jesteśmy przed salą sesyjną Rady Miasta Częstochowy, która w tej chwili obraduje nad kolejnymi punktami. Minął punkt zmiany w budżecie. Jako radny poprzedniej kadencji powiem szczerze, że jestem pierwszy raz i obserwuję, jak proceduje nowa rada, i słyszałem, że jest źle, że jest tak tragicznie, to nawet nie przypuszczałem w najczarniejszych snach. Otóż rada w punkcie pod tytułem zmiany w budżecie 28 ludzi radnych, naszych przedstawicieli, miało, zgadnijcie państwo, ile do powiedzenia. Żaden nie zabrał głosu, nie powiedzieli ani jednego słowa. Tak się, proszę państwa, wydaje nasze pieniądze. Budżet miasta to jest około w tej chwili miliarda złotych, 900 prawie milionów w wydatkach. To jest miliardowe wartości spółek miejskich, ale radnych to nie interesuje. Pewnie na naszej stronie zobaczycie państwo skrót z show medialnego, jaki ci ludzie urządzili przed takim głosowaniem, gdzie ich głównym problemem było, co zawiera biuletyn pana X. Ty kłamiesz, nie ja kłamię, ty jesteś taki, ty owaki. To jest po prostu poziom, gdzie, jak mówimy, że nasz Sejm wygląda, jak wygląda, wydaje się, że wygląda nieco bardziej cywilizowanie, bo tam jest ta kultura warszawki, a tu jest kultura powiatowa. Smutno, przykro o tym mówić, ale chyba czas najwyższy zacząć o tym mówić. Chcieliśmy powiedzieć tylko tyle. Chcieliśmy i zgłosiliśmy na piśmie do konwentu, do władz Rady Miasta, która jest do tego władna. Zgłosiliśmy jeden punkt. Możliwość zaprezentowania na wykresach w PowerPoincie, to robiłem 4 lata, profesjonalnego dokumentu o nazwie analiza wykonania budżetu za rok 2011. Dlaczego teraz? Ano dlatego, że miesiąc temu ponad ukazał się taki dokument ze strony prezydenta, w którym na iluśnastu slajdach coś udowadnił. Problem polega na tym, że do tej pory w mieście nikt do tego dokumentu się nie odniósł. Nikt. Jesteśmy pierwszym ruchem, organizacją, która przygotował dokument polemiczny, ekonomiczny. I zdumiewa sytuacja, kiedy radni nie chcą tego w ogóle słyszeć. Dziękuję 6 sprawiedliwym, którzy podnieśli rękę za, ale czego się boi reszta? Te pytanie zostawmy ze znakiem zapytania. Czego się boją ci ludzie? Wymienili między sobą kilka uprzejmości, ty kłamiesz, ja kłamię. Mogliby spojrzeć na liczby, kto kłamie. Ale nie chcą ich nawet widzieć. Zasłonić oczy, skruć, schować głowę w piasek. To są ludzie, których utrzymanie kosztuje wiele milionów podatnika miejskiego. A może poza strachem czują tą butę władzy. My jesteśmy władza i my wam powiemy, możesz mówić, nie możesz, bo się nauczyliśmy tego w poprzednim ustroju. Cóż, proszę państwa, nie pozwólmy im na to.